Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Zajmuję się turystyką osób z niepełnosprawnościami, a dokładniej w jakim celu osoby z niepełnosprawnościami wyjeżdżają, gdzie wyjeżdżają, kiedy wyjeżdżają, a także pojęciem przestrzeni, czyli co zrobić, jakie działania podjąć, aby ta przestrzeń była funkcjonalna dla osób z niepełnosprawnościami. Turystyka dla wszystkich, czyli turystyka dostępna, przynosi korzyści wszystkim, czyli poprawia dostępność otoczenia, zwiększa perspektywy gospodarcze i tworzy nowe miejsca pracy. Mam nadzieję, że moja praca skłoni sektor turystyczny do zwrócenia większej uwagi niż dotychczas na ten segment rynku. Czyli, że wydarzenia, które organizują, infrastruktura, jaka wtedy jest, będzie dostosowana do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Nagroda prezydenta daje mi to przekonanie, że to, co robię, ma sens. Mam pewność, że moje badania nie zostaną odłożone na półkę i nie będą się kurzyły, tylko będą miały zastosowanie w praktyce. Częste podróże, zwiedzanie i przede wszystkim otwartość na świat wokół mnie dały mi możliwość znalezienia doskonałej tematyki badawczej, którą realizuję w 100% z pasją. Myśląc o pracy dyplomowej, wybierzcie takie zagadnienia i zaplanujcie takie badania, które mogą być dla innych użyteczne i z których Wy w przyszłości będziecie mogli być dumni. Szczecin. Floating Garden.